Dzień dobry, witamy Was dzisiaj tuż przed niedzielną sumą, jak słyszycie. Jesteśmy w Niepołomicach, bo dzisiaj chciałem Was zaprosić na filmik o YouTubie, czyli filmik o tym, co wywołujecie w komentarzach, czyli o tym, co oglądam na YouTubie, jakie kanały mnie inspirują, jakie oglądam, jakie polecam. Ale stwierdziłem, że nie będziemy tego nagrywać po prostu siedząc przed ścianą, więc przy okazji jedziemy na rower z Tomkiem, który się tam chowa. Przyjechaliśmy sobie do Niepołomic, poszliśmy na kawkę i wypiłem chyba najdziwniejszą kawę w swoim życiu, ponieważ zamawiając podwójne espresso zapłaciłem za nie 16 zł, ponieważ pani mi policzyła po prostu jak dwa razy espresso, więc chyba pierwszy raz gdziekolwiek na świecie z taką akcją się spotkałem, ale polecamy Niepołomice. Z litości nie powiemy, jaka to knajpa na razie, jeszcze trochę się muszą nauczyć. A póki co lecimy dzisiaj z odcinkiem YouTube'owym. Nagrywaniem odcinka na zewnątrz nie wypalił, ponieważ zaczęło padać, więc nie było opcji, żeby sobie więcej pogadać o YouTube'owych kanałach na zewnątrz, więc przenosimy się znowu do rowerowej jaskini i tutaj będziemy ten temat kończyć. Temat, który tak naprawdę jest dość krótki, bo jeżeli w ogóle o mnie chodzi, to ja muszę się przyznać bez bicia, że ja praktycznie kanałów rowerowych w ogóle nie oglądam. Oglądam bardzo mało, a jeżeli oglądam, to głównie te zagraniczne, bo polskie mnie jakoś nie interesują. Może tak naprawdę ma to związek z tym faktem, że pracując długo w rowerowych gazetach, czasopismach i tym podobnych miejscach i ogólnie rzecz biorąc zajmując się rowerowym marketingiem, ja mam trochę dość tematu rowerów na co dzień. W związku z czym głównie interesują mnie takie formy przekazu, w których mam jak najszybciej podane, interesujące mnie dane. Czyli tak naprawdę ja jestem jeszcze chyba człowiekiem z tych czasów, kiedy wolałem czytać. Taki paradoks, gdzie obecnie YouTube jest i w ogóle taka forma wizualna przekazu treści jest tą, która ma największą przyszłość i jest najłatwiejsza do przyjęcia z różnych względów. Ludziom się nie chce czytać, mamy trochę mniej czasu, w związku z czym YouTube'a zawsze można przecież odpalić przy okazji gotowania obiadu, można sobie go posłuchać w formie podcasta, a czytanie jednak wymaga pewnego zaangażowania. Ja jednak dalej lubię czytać, lubię autorów, którzy potrafią streścić dane, które chcą przekazać w krótkiej, a przy tym wszystkim przystępnej formie. Więc dla mnie dalej czytanie rowerowych tytułów jest ciekawsze. Oczywiście czytam sobie jakieś bike rumory i tym podobne MTBR-y i z tego typu stron, tudzież z Pinkbike'a, aczkolwiek Pinkbike'a już coraz rzadziej, z tych stron wyciągam sobie interesujące mnie dane na temat różnych rowerów i wolę to niż oglądanie YouTube'a. Bo jeśli chodzi o YouTube'a, to oglądam go ze względu na stronę wizualną, albo żeby się dowiedzieć rzeczy, które nie są związane z rowerami. Więc jeżeli chodzi o rowerowego YouTube'a, to oglądam tak naprawdę zagraniczne strony, czyli oczywiście GCN, dodatkowo troszeczkę takich, no sobie to też jest temat związany z rowerami, ale w otwarty sposób. Może kojarzycie Mahalo My Dude, czyli taki jak najbardziej rowerowy profil, najbardziej rowerowy kanał na YouTubie, ale jednak traktujący w dużej mierze też o filmowaniu, o przyrodzie i o takim rowerowym lifestyle'u. Bardzo, bardzo polecam, bo świetnie zaprezentowane rowery, świetnie przejechane tematy rowerowe, a przy tym wszystkim to wygląda bardzo dobrze. To jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo profesjonalne i bardzo ładne i oglądanie tego typu rzeczy mnie nie tylko jest pewnego rodzaju ucztą dla zmysłów i dla estetyki, ale również uczy, jeżeli chodzi o filmowanie, bo tak naprawdę jestem na tym etapie, w którym najbardziej potrzebuję po prostu rozwijać się wizualnie, rozwijać się filmowo, fotograficznie, więc szukam kanałów, które tego typu rzeczy łączą. Jeżeli chodzi jeszcze o takiego zagranicznego YouTube'a, no to nie wiem, obejrzałem parę odcinków od Camerona Jeffersa, ale bez jakiegoś większego zaangażowania, nie wiem, może takie stricte około treningowe tematy, takie kolarskie życie, mimo wszystko około zawodowe mnie do końca nie interesuje. Może znam to z innej strony, właśnie przez Tomka Marcińskiego. Ciężko mi po prostu jeszcze oglądać kolejne kanały robione przez kogoś, kto
jest niby zawodowcem, ale trochę na niższym poziomie i po co w sumie. Dodatkowo jeszcze jakiś czas trochę oglądałem filmiki od Fernwy, z, że tak powiem, naszych zachodnich sąsiadów, tudzież w okolic krajów Beneluxu, bo Martin chyba jest Holendrem albo Belgiem, z tego co się orientuję. I to jest kanał, który dla mnie jest jedną wielką zagwozdką, ponieważ jest albo próbuje być niesamowicie ładny wizualnie, bo jest kręcony praktycznie całkowicie przy pomocy aparatów. Nie ma tam w ogóle wykorzystania takiego sprzętu ułatwiającego życie jak telefon albo na przykład Osmo Pocket, z którego ten filmik, który oglądacie, jest nagrywany. Wszystko jest nagrywane chyba RX-em i wygląda naprawdę dobrze, plus drony i tak dalej. Panowie wożą ze sobą wszędzie aparaty i nagrywają. Natomiast dla mnie jest przeraźliwie nudne po prostu. Nie wiem o co w tym wszystkim chodzi, ale ma to też swojego rodzaju odzwierciedlenie chyba w subskrypcjach, bo kanał, który powstaje z niesamowitym zaangażowaniem środków, bo jest latanie drogimi dronami, jest nagrywanie dobrymi, drogimi aparatami, jest nagrywany ładnie, bo jest bardzo ładny color grading, są ładnie poskładane ujęcia, jest muzyka, która widać, że jest muzyką, za którą ktoś zapłacił, to nie jest muzyka z jakichś otwartych źródeł. Natomiast kanał robiony z takim rozmachem i robiony po angielsku, co jest bardzo ważne, mający po dłuższym czasie obecności na rynku 16 tysięcy subskrypcji, to jest dla mnie no już trochę porażka, jeżeli chodzi o zasięgi. Więc nie wiem, w czym jest problem. Moim zdaniem problem polega na tym, że w ogóle YouTube jest takim medium, którym musi być znaleziony złoty środek między merytoryczną stroną przekazywanych informacji, stroną wizualną, a też jakąś formą takiego zaangażowania widza, jeżeli chodzi o rozrywkę i przystępność tego, bo jeżeli coś jest po prostu zbyt sztywne i zbyt nudne, to choćby nie wiem, jak profesjonalne nie było, to nikt tego nie będzie oglądał. No i z drugiej strony też na dłuższą metę, nawet jak coś jest ciekawe i bardzo fajne, to jeżeli będzie po prostu strasznie kaleczyło oczy i uszy, to też na dłuższą metę nie będzie działało. I to jest właśnie mój główny problem, jeżeli chodzi o Polskę, bo w interesującej mnie tematyce nie znajduję nic, co by przyciągało mnie wizualnie i treściowo. Są kanały, które są świetnie zrobione, one dotyczą głównie takich tematów MTB i Dirtu. Pewnie kojarzycie, o jakie chodzi. Natomiast nie oglądam ich, po prostu nie jest to moja tematyka. Więc jeżeli chodzi o polskiego YouTube'a, też się przyznam bez bicia, że słabo go znam. Bo dla mnie właśnie, tak jak mówiłem, YouTube jest taką formą, którą jeżeli mam dostrzec, albo którą warto oglądać, to musi ona łączyć właśnie poziom wizualny z poziomem treści, a jakoś go w Polsce nie znajduje. Wyjątkiem jest dla mnie Łukasz Przechodzeń od Rowerowych Porad, który bardzo długo robi rzeczy, które są kompletnie nie z mojego świata, bo nie jest to część kolarstwa, która mnie interesuje i nie jest to tak jak naprawdę mój świat, ale jest w tym super autentycznie, robi to bardzo profesjonalnie i wiem, że mnóstwo ludzi, czy u niego na blogu, czy teraz na YouTubie, znajduje odpowiedzi na interesujące ich pytania i to jest świetne uzupełnienie do takich rzeczy, które na przykład mnie nie interesują i pewnie nie byłbym też dobry w przekazywaniu tego typu informacji, a Łukasz potrafi przypomnieć o rzeczach, które dla wielu osób wydają się oczywiste, a przez to są tak naprawdę pomijane i osoby, które właśnie nie uważają, że te rzeczy są oczywiste, nie mogą ich nigdzie indziej znaleźć, więc to jest naprawdę bardzo ważne i wiem, że robi to z zaangażowaniem, robi to też coraz ładniej i takie rzeczy są fajne, że są. Jeżeli chodzi o resztę polskiego rowerowego YouTube'a, to po prostu nie oglądam. Nie interesuje mnie, wiem, że pewnie są osoby, które robią fajne, ciekawe rzeczy, ale jakoś mnie to nie przyciągnęło, a ja nie lubię się tak naprawdę zmuszać do oglądania rzeczy, które mnie nie interesują, a nie interesuje mnie wszystko. Nie jestem człowiekiem tak naprawdę rowerowego renesansu, nie jestem jakimś omnibusem wiedzy rowerowej. Są rzeczy, na których znam się lepiej, są rzeczy, na których znam się mniej, a te, na których znam się mniej, jeżeli do nich nie czuję żadnej chemii, to nie zamierzam się nimi tak naprawdę przejmować, nimi zajmować, ale z drugiej strony też nie próbuję udawać autorytetu w tych dziedzinach. Jeżeli chodzi w ogóle o polskiego YouTube'a, to oglądam, no długo oglądałem Krzyśka Gonciarza, zupełnie nierowerowe klimaty, zresztą podejrzewam, że tutaj 80% osób na bike show doskonale wie, kim jest Krzysiek Gonciarz. Ale od jakiegoś czasu też nie mogę go oglądać, bo coś się zmieniło i zaczął mnie męczyć. Nie wiem czemu tak się podziało, ale tak to faktycznie wygląda. Więc jak widzicie, z tym rowerowym YouTube'em to jest ciężko u mnie, paradoksalnie. Nie jestem po prostu, to jest taka choroba zawodowa, czyli jak człowiek się zajmuje rowerami bardzo dużo, to chyba czasami stara się uciekać od tych rowerowych treści, więc nie do końca znam osoby, które się w Polsce zajmują YouTube'em.
Czasami ktoś mi coś podejrzewa, czasami coś zobaczę. No i w 90% nie są to rzeczy, które przyciągają moją uwagę. Fajnie, że są, bo uważam, że im więcej osób się zajmuje rowerami w internecie, tym lepiej. Absolutnie nie krytykuję nikogo za jakikolwiek poziom techniczny, bo ja cały czas się mnóstwo rzeczy się uczę, mnóstwa rzeczy nie wiem. Wiem, ile to wymaga zaangażowania, czasu, kasy, żeby to sprzętowo wyglądało. Z premedytacją nigdy nie usunę moich pierwszych filmików na dobrych rowerach, które kręciłem, bo sobie z przyjemnością by popatrzeć, jak one były bardzo kwadratowe, jak to się źle oglądało, jak to było absolutnie aprofesjonalne, ale ja w tym wszystkim znajduję swój entuzjazm, swoją pasję z tamtych lat, więc nie będę tego usuwał. Warto sobie zostawić coś takiego, żeby po latach widzieć, jak człowiek się po prostu rozwijał. Z każdym kolejnym filmem, z każdym kolejnym zakupionym gadżetem fotograficzno-filmowym, no jak to wszystko pozwalało się rozwijać. Widzicie, jak to wszystko wygląda, widzicie, jak to jest. Oczywiście polecam Wam te profile, o których wspomniałem, czy GCN-a, którego nie trzeba nikomu polecać. Polecam dalej czytać. Czytajcie, odwiedźcie sobie pinkbike.com, wejdźcie sobie na MTBR, wejdźcie sobie na Bike Rumor, bo to są strony, które naprawdę przekazują w fajny i konkretny sposób treść, w taki sposób, który jest dużo, moim zdaniem, bardziej żywy niż to, co dalej się dzieje w Polsce, bo pisane media rowerowe w Polsce tak naprawdę umierają. Jest szosa, która moim zdaniem przetrwa, ale nie z takiego względu, że jest najbardziej merytoryczna na przykład, czy że jest najbardziej ciekawa, ale media papierowe powoli stają się takim medium, powiedziałbym, luksusowym. Czyli w obecnych czasach magazynu albo gazety nie kupujemy tylko dlatego, żeby przeczytać coś, czego nie przeczytamy nigdzie indziej, ale kupujemy go też dlatego, że jest pewnego rodzaju namacalnym, dobrym, luksusowym, czyli powinien być na fajnym papierze, powinien mieć świetne zdjęcia, powinno się go ładnie oglądać, powinno się na niego czekać, czyli powinien być przynajmniej albo najczęściej raz na miesiąc, albo raz na dwa miesiące i powinien być najlepiej jeszcze limitowany, żeby nie było tak, że każdy może go sobie kupić, tylko żeby trzeba było troszeczkę się postarać, żeby sobie coś takiego kupić, bo uważam, że w dzisiejszych czasach media papierowe tego typu, jak media rowerowe, czyli nie niezbędne, muszą być po prostu inne, bo palmę pierwszeństwa, jeżeli chodzi o najświeższy i najlepszy dostęp do informacji, przejął internet i nic się z tym zrobić już nie da, więc czytanie powinno łączyć się z przyjemnością, a niech ta przyjemność też łączy się z innymi bodźcami, właśnie takimi jak fajne wydanie, ładne zdjęcia i pewnego rodzaju ekskluzywne treści. Więc tak to w tym przypadku będzie wyglądało. Dzięki za uwagę, dzięki za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że wiecie już, jak to u mnie z tymi rowerami wygląda. Może to paru osobom oszczędzi wątpliwości zadawanych przy okazji pytań. No i widzimy się przy okazji kolejnych mniej lub bardziej rowerowych filmów. Do zobaczenia. Cześć.